Cześć, tutaj Filip Dąchmirovski, blog globalna gra. Znacie mnie jako publicystę, który pisze dość obszerne, takie sążniste analizy. Już przeszło od pięciu lat, ale wiem, że jest też zapotrzebowanie na taką lżejszą formę, i także mówicie, że no, powinienem nagrywać. No więc oto jestem. To eksperymentalny podcast, w którym postaram się. Tak powiedzmy, w czasie 10 minut odpowiedzieć na jedno z Waszych pytań zadane na, na temat stosunków międzynarodowych, geopolityki lub aktualnej sytuacji. Ok, jak to wyjdzie, zobaczymy, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Zaczynamy. Dzisiaj odpowiem na pytanie o Ukrainę i o to, czy faktycznie może ona wygrać wojnę. A w każdym razie, jeden z moich patronów, Rafał, zadał takie pytanie. Napisał, rozumiem, że Rosjanom idzie gorzej niż zakładali, to jasne dla wszystkich, ale ja wciąż jestem pesymistą i uważam, że praktycznie wszystkie media, włączając niestety social media i powiązanych komentatorów, manipulują. Rafał pisze, że no, Rosjanie kontrolują jakieś 20% terytorium Ukrainy. Mają swój upragniony korytarz na Krym i nawet jeśli nie posuną się o centymetr, a posuwają, to życie w miastach frontowych jak Ługański, Izium czy Siewierodoniec będzie dla Ukraińców ryzykowne i nieznośne. Wobec tego Rosjanie osiągają swoje cele i pisze Rafał, nie ogarniam, jak można nazywać Ukraińców zwycięzcami, a ruskich przegranymi. Dla mnie to manipulacja. Ok, to może zróbmy to w ten sposób, że zaczniemy od szerszego ujęcia, a zejdziemy później do ujęcia mikro, od makro do mikro. Na początku chyba kwietnia pisałem taki artykuł, dlaczego uważam, że Ukraina może wygrać. W tamtym czasie siły rosyjskie dopiero co wycofywały się z północy Ukrainy gdzie dostały baty pod Kijowem, pod Czernichowem, pod miastem Sumy, a także pod Charkowem. Także wiemy, że ten pierwszy etap całej operacji wojskowej był dla Rosjan porażką. Wyraźnie widać po mapach, że, że ta ich kontrola terytorium z, z, zcieśniła się, natomiast został ten kawałek na południowym wschodzie. To jest korytarz od okupowanego Donbasu po Krym przez Mariupol, gdzie jeszcze Azowstal nadal walczy, niemniej no, tam się da ominąć to miasto. To nie jest tak, że w tej chwili autostrada prowadząca z, z Donbasu na Krym jest nieprzejezdna. Ona jest przejezdna, da się to ominąć, także tutaj już nie ma problemu. Faktycznie Rosjanie mają ten korytarz. A drugi, druga część to jest Donbas od północy i tutaj w, w drugim etapie wojny wszystkie te jednostki zostały przerzucone, skomasowane i w tej chwili Rosjanie starają się przeciąć, tak z, zrobić tak zwany worek Donbaski, zamknąć wszystkie siły ukraińskie w rejonie Lisiczańska, Siewierodoniecka, Słowiańska i tym podobnych. W ten sposób Kreml zamierza zniszczyć i ostatecznie, zniszczyć siły ukraińskie i ostatecznie przejąć kontrolę nad obwodem łuch, Ługańskim i Donieckim. To, są, to jest jakby yy, taki jest stan gry na dzisiaj, ale zanim przejdziemy do tego mikro, zróbmy jeszcze ocenę makro. Mamy politykę, mamy gospodarkę, mamy yy, wreszcie sytuację wojskową. Zaczynając od polityki, jako tej najbardziej ogólnej, widać wyraźną zmianę w nastawieniu Zachodu i poszczególnych państw w stosunku do Ukrainy. To znaczy od początku, na samym początku wiele, wielu polityków było sceptycznych co do możliwości utrzymania się Ukrainy, Kijowa i Zańskiego na fotelu prezydenta, no ale okazało się inaczej. Zański nie uciekł, Kijów został obroniony. W związku z tym e, cała optyka Zachodu e, przeszła z e, powiedzmy. Krymu i Donbasu, BIS, na y, cywilizacyjną konfrontację między Wschodem a Zachodem. I y, w tej chwili widać, że wszystkie siły y, Zachodu są pompowane, zarówno finansowe, jak i y, wojskowe, jak i humanitarne, materialne. No, szereg różnych inicjatyw jest w tej chwili organizowanych. Ledwie 9 maja prezydent Biden podpisał Land Lease Act y, dla Ukrainy, który y, zapewni jej 40 miliardów finansowania na pozyskanie sprzętu wojskowego. Także no, to jest wielka rzecz, i pod tym względem Ukraina jak najbardziej no, wygrała wojnę narracyjną, i politycznie też się ma bardzo dobrze. Rosja jest izolowana, i nie tylko gospodarczo, ale i politycznie. to może przejdźmy do, do drugiego, drugiej płaszczyzny, czyli tej gospodarczej. No, gospodarczo Rosja owszem, sprzedaje jeszcze swoje surowce, ale z miesiąca na miesiąc coraz mniej. I są opory na zachodzie. Węgry nie chcą zrezygnować z ropy, tak samo Niemcy. Trochę im to więcej zajmie, podobnie z gazem. Ale no, są czynione postępy i nie można powiedzieć, że Rosjanie nie będą odczuwać ym, skutków sankcji. Będą z czasem coraz większe i ten odwrót, ta dywersyfikacja od surowców rosyjskich y, będzie postępować i będzie trwała, co najważniejsze. Oczywiście politycznie, no to tam jeszcze będą prze, przepychanki, różnie to będzie wyglądało, ale na razie wszystko, wszystko jest na dobrej, na dobrej drodze. Ukraina owszem jest y, no, bombardowana, trudno mówić, żeby y, jej gospodarka funkcjonowała w normalny sposób, nie jest w stanie w sytuacji, Wojny, zwłaszcza jest problem z eksportem na przykład zboża, tak, co analitycy spodziewają się kryzysu żywnościowego w tym roku z tego powodu. No ale czynione są starania, żeby pozyskać alternatywne szlaki, to są kolejowe do konstancy w Rumunii oraz do Polski i zboża i inne produkty płody ziemi eksportować w ten sposób. To jest wszystko, jakby dzieje się tutaj, sytuacja nie wygląda dla samej Ukrainy tak źle, zwłaszcza, że mają, no, otrzymują po prostu pieniądze z Unii Europejskiej, USA, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, państw G7 i tak dalej. Nie jest, nie jest źle. Wreszcie mamy tą płaszczyznę wojskową i tutaj szerzej. Ukraina pozyskuje w tej chwili znaczne wsparcie wojskowe od Zachodu, to znaczy od początku pozyskiwała, ale teraz jest to ciężki sprzęt, to są czołgi, to są bojowe wozy opancerzone, to jest artyleria samobieżna, różnego typu i także środki ochrony, obrony przeciwlotniczej. Z drugiej strony Rosjanie wyraźnie mają problemy z uzupełnieniem tych strat. No, nie, nie tylko chodzi o, o sprzęt, który no, w ten, ten lepszej jakości został wytracony w pierwszym etapie działań na północy Ukrainy, no, ale także o uzupełnienia osobowe. Wyraźnie jest duży opór. Z Wo rezerwistów w tym, by walczyć na Ukrainie, rezerwistów rosyjskich. Prawdopodobnie toczy się już cicha mobilizacja, no, ale ona też nie przebiega zbyt zbyt dobrze i wyraźnie, wyraźnie Rosjanom brakuje piechoty, by kontynuować, by uzupełniać straty i kontynuować ofensywę. I teraz przejdźmy do tej skali mikro, czyli jak się ma sytuacja w Donbasie, jako że jest to obszar absolutnie najważniejszy. Dla no, myślę, następnych kilku mi miesięcy rozwoju wydarzeń na Ukrainie i, i kierunków, w jakim podąża wojna. Generalnie nie możemy mówić, czy jedna strona wygrała, czy przygrała, dopóki wojna się toczy, no a toczy się w związku z czym możemy tylko mówić, że szala przechyla się w jedną bądź w drugą stronę. Po pokonaniu Rosjan pod Kijowem, ta szala wyraźnie przechylała się na stronę Ukrainy. Teraz Mamy taką no, delikatną równowagę, i zobaczymy, jak to będzie. Rosjanie nacierają od, z dwóch głównych kierunków, to jest od północy, z kierunku izium oraz z południa, mniej więcej tak przez koło miasta popasna, ale powiedzmy tam popasna, i pole z tego kierunku, po to, żeby. Z dwóch stron przeciąć worek Donbaski, oraz jednocześnie atakują też od wschodu na Siewierodonieck, Lisiczańsk i tego typu miejscowości położone na, na, we wschodniej części worka Donbaskiego. W tej chwili Ukraińcy, znaczy od początku tej kampanii, Ukraińcy stosują taktykę wciągania Rosjan głębiej i zadawania im ciężkich strat. W, w, no, w, na różne sposoby: po pierwsze, z udziałem artylerii, po drugie, z y, szarpaniem ich y, linii zaopatrzenia na tyłach, y, i po trzecie, po prostu nie oddawania za darmo ziemi, ale takiego miarowego cofania się, wytrzymywania kilku ataków. A kiedy sytuacja staje się bardzo trudna, wtedy y, te wojska w sposób zorganizowany wycofują się na, na wcześniej przygotowane pozycje obronne. I tak to się toczy, tak w tej chwili wygląda kampania w Donbasie. Napór rosyjski jest bardzo duży i Ukraińcy wyraźnie postanowili cofnąć się na południe, na południowy brzeg rzeki Doniec, która tak meandruje w, w, przez Donbas i stała się no, drugą linią oporu. Dopóki Ukraińcy będą utrzymywać szańce na, na, na dońcu, dopóty sytuacja będzie dla nich pod kontrolą. Będą w stanie mienić te nacierające siły rosyjskie i samemu zachowując na tyłach odwody, które być może w cieplejszych miesiącach będą stanowić podstawę do zmontowania kontrofensywy i odrzucenia Rosjan daleko poza obecne, obecną linię frontu. Jak będzie zobaczymy, ale w, w tej chwili, dopóki linie ukraińskie nie zostaną przerwane przez Rosjan, no nie możemy mówić, żeby Rosjanie jakoś znacząco wygrywali. Owszem, sytuacja nie jest wesoła, zwłaszcza dzisiaj. Dzisiaj mamy 10. 10 dzień maja. Ledwie kilka dni temu padła popasna, która przeszła pod kontrolę rosyjską, oraz są doniesienia o tym, że Rosjanie próbują przedzierać się właśnie przez Doniec. Kładą mosty pontonowe i niektóre jednostki miały przedrzeć się na tyły ukraińskie, na ukraińskich pozycji, na tyły Siewierodoniecka. Ukraińcy twierdzą, że, że siły te, że mosty zostały zniszczone, a siły są wybijane sukcesywnie, no ale sytuacja chyba nie jest do końca dobra, ponieważ no, główną taktyką Rosjanie są dobrzy po prostu w y, y, budowaniu takich tymczasowych przepraw, zdobywaniu przyczółków i poszerzaniu ich dalej. I y, pozwolenie im na, na utrzymanie tych pozycji no, skończy się tym, że, że będą pakować tam wszystkie dostępne siły i sukcesywnie y, poszerzać y, uzyskaną y, Uzyskany teren, i no, gdyby mieli wedrzeć się głębiej na tyły ukraińskie, no to będzie trzeba rolować cały front, prawdopodobnie no, obrońcy większych miast zostaną odcięci od swoich linii i wtedy sytuacja naprawdę będzie poważna. Czy tak się dzieje teraz jeszcze tego nie widzę. Są lokalne kontrofensywy ukraińskie w rejonie Izium oraz na Wschód i północ od Charkowa. Gdyby Ukraińcom miało się powieść takie właśnie przejście, przecięcie linii rosyjskich, no to sytuacja z dnia na dzień praktycznie ulegnie diametralnej zmianie. To Rosjanie będą musieli się wycofać i skrócić front. Także ta szala w tej chwili, ona tak się kołysze, straty są duże, natomiast no wiemy też, że dociera na linię frontu zachodni sprzęt, m.in. amerykańskie chałbice M777. Więc no, możemy liczyć na to, że, że Ukraińcy wytrzymają ten napór, a, na, a następnie przejdą do kontrofensywy. Czy, czy Rosjanie uzyskują obecnie zakładane cele? No, pomijając jakby wszystkie koszty, to wojskowo faktycznie można by powiedzieć, że no, zyskali więcej niż mieli na początku, to znaczy mają ten korytarz i mają kontrolę nad większością obwodu, prawie całym obwodem Ługańskim oraz większością, znaczną większością obwodu Donieckiego. Także tutaj no, te zyski ich są wyraźne. Tylko czy to jeszcze nie rozstrzyga wojny i to jest najważniejsze. To nie rozstrzyga, te działania się toczą i w przeciągu kilku następnych tygodni przekonamy się, jak to dalej będzie się toczyć. No, jest szansa taka, że Rosjanie, no przynajmniej wnioskując po tym, co dotychczas widzieliśmy, nie będą w stanie utrzymać tej swojej ofensywy i, no po prostu zabraknie im i ludzi, i sprzętu. A z drugiej strony, um, Ukraińcy, no, y, wydają się szybciej odrabiać straty i uzupełniać je, a na pewno są sprawniejsi w boju i ich dowództwo, ich logistyka jest, y, była przynajmniej nieco lepsza. Wyraźnie widać też, że odzyskują, y, może nie tyle odzyskują, co ukraińskie lotnictwo bojowe pojawiło się z powrotem nad, nad Donbasem, a to oznacza, że z kolei kontrolę powietrzną stracili Rosjanie. A w każdym razie nie mają jej, nie mają jej tak dużej jak wcześniej. No, czyli jakby no, mamy reset w tej chwili. 10 maja mamy reset i jesteśmy znowuż na pozy pozycjach wyjściowych. Od tej chwili wszystko się może zdarzyć. Wydaje mi się, że Ukraińcy są w lepszej pozycji, Rosjanie gorszej. Chociaż faktycznie w bardzo krótkim okresie to Rosjanie czynią postępy, a Ukraińcy przyjmują ciosy. Mam nadzieję, że trochę tutaj przedstawiłem, naświetliłem aktualną sytuację i odpowiedziałem na pytanie zadane przez Rafała. Sam staram się, no, może, unikać definitywnych sądów, natomiast no, jeśli chodzi o, o, o potencjały, no to jest tak jak tak jak powiedziałem, i, i piłka w grze. Póki piłka w grze, puty, y, nie możemy mówić, kto wygrał mecz. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Y, dajcie znać, jak Wam się podobał. W ostatnim czasie zaktualizowałem moje cele na Patronite, a jednym z nich jest właśnie nagrywanie takich y, y, publicystycznych, pogadanek w krótszej formie. I y, jeśli y, tak. Jaki pomysł Wam odpowiada, no to prosiłbym, żebyście mnie wsparli w tym dążeniu do stworzenia takiej nowej formy wyrazu. Dzięki, to wszystko na dziś. Do usłyszenia, hej!